Dzień dobry, witam Was serdecznie w tym wspaniałym dniu, a dzień jest podwójnie wspaniały, a może nawet potrójnie, bo miałam dzisiaj przyjemność gościć w ośrodku dla dzieci słabosłyszących przy ulicy Twardej w Warszawie, dokładniej Twardej 8/12. A dlaczego to jest takie ważne, że to jest Twarda? Bo nie wiedziałam tego wcześniej, ale kiedy tutaj weszłam, ze zdumieniem zobaczyłam, że to jest szkoła, do której chodziłam jako dziecko. Tutaj kiedyś była szkoła podstawowa, bardzo dobra zresztą, później było dobre gimnazjum, no a ja chodziłam do tej podstawówki. A dzieci wspaniałe, dużo osób było na spotkaniu, właściwie wszystkie klasy, od takich maluchów po dzieci starsze. Bardzo dużo pytań. Ja byłam trochę zestresowana, bo nigdy wcześniej nie miałam spotkania z tłumaczką języka migowego i to był dla mnie jakiś stres, nie wiedziałam, czy ja mam mówić, nie wiem, wolno, czy czekać, ale właściwie okazało się, że po prostu powinnam być naturalna i mam nadzieję, że dzieci wszystko rozumiały, wydaje mi się, że tak, bo było dużo pytań, bardzo dużo też podpisałam książek i bardzo się cieszę, że mogą być też spotkania w takich miejscach, bardzo chętnie się na nie zgodziłam, to dla mnie jest ważne, żeby wszyscy mieli dostęp do książek, do pisarzy, do autorów. Mam nadzieję, że kogoś zainspirowałam do tego, żeby więcej czytał. Trochę tak mówiłam o wyzwaniach czytelniczych też na przyszły rok. I wszystkim dzieciakom, wszystkim zaangażowanym też w pracę dla fundacji, dla różnych miejsc kultury, które też sprawiają, że można organizować takie spotkania, że książka pojawia się w wielu miejscach, w wielu sytuacjach i okolicznościach. Składam życzenia najwspanialszych, najpiękniejszych świąt, spokojnych, spędzonych z rodziną, ale też może trochę ekscytujących, może na śnieżnych zabawach. Wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku.